Witam Was serdecznie, to jest podcast Psycholog Online 24. Ja nazywam się Aleksandra Jaruga i zapraszam Cię do nowego odcinka. Dzisiaj chciałabym przybliżyć temat strefy komfortu. Czym jest? Czy warto z niej w ogóle wychodzić? Czy nam służy? Czy pomaga? A być może nas ogranicza. Więc zapraszam Cię do tego odcinka, będziemy się bardzo mocno temu tematowi przyglądać. Musimy zacząć tak naprawdę od dookreślenia, czym jest strefa komfortu. No i tu niestety, Peszek, nie ma definicji, dlatego że jest to dosyć potoczne hasło i trudno doszukać się jakiegokolwiek konkretnego naukowego opisu. I w kontekście psychologii o strefie komfortu mówimy jako o obszarze, w którym osoba czuje się pewnie, kontroluje sytuację, unika ryzyka, no i stresu. Jest to przestrzeń, w której zachowania i działania są dobrze znane i przewidywalne. I ta część myślę, że jest najważniejsza. Znane i przewidywalne. Strefa komfortu różni się dla każdej osoby i może obejmować się przeróżne aspekty życia, takie jak relacje, praca, nauka czy codzienne rutyny. I kiedy ją przekraczamy, mierzymy się z czymś, co jest dla nas nowe i nieznane. I to może wywołać nasz stres. Może spowodować, że poczujemy, że nie mamy w ogóle totalnie nad tym kontroli i wtedy jak ślimak schowamy się do muszli. Te pojawiające się wówczas emocje mogą być bardzo różne. No właśnie jedni odczuwają stres, napięcie, inni odczuwają lęk, który niesamowicie ich paraliżuje. Dla w ogóle jeszcze innej grupy wyjście ze strefy komfortu to jest no jakaś taka ekscytacja i radość, trochę jak bycie na haju. Ważne cechy strefy komfortu to przede wszystkim pewność siebie. W tej strefie komfortu no, czujesz się pewnie, masz kontrolę nad sytuacją, masz doświadczenie i umiejętności potrzebne do radzenia sobie w ogóle w tym obszarze, w którym siedzisz. Kolejną cechą jest brak ryzyka. Unikasz sytuacji, która może się wiązać z niepewnością, lękiem. No i jesteś w takim bezpiecznym, pluszowym miejscu, w którym nie ma niespodzianek. Kolejną cechą strefy komfortu jest minimalny stres. Jest to zazwyczaj miejsce, w którym poziom stresu jest naprawdę niski albo kontrolowalny. Czyli my czujemy ten stres, on nam coś robi, ale go kontrolujemy. Kolejna cecha to rutyna. Osoba utrzymuje rutynę i powtarza znane nawyki i zachowania. I strefa komfortu może być bezpieczna, ale to także, no wiecie, takie miejsce, gdzie brakuje wyzwań, gdzie w zasadzie nie masz możliwości rozwoju. I właśnie poza nią, w strefie no, nazywaną strefą wzrostu lub strefą rozwojową, pojawia się nowe doświadczenie, wyzwania i możliwość nowej nauki. Poszerzanie strefy komfortu mówi się, że jest ważne w procesie rozwoju osobistego, umożliwia zdobywanie właśnie nowych doświadczeń, umiejętności, poszerzenia takiego samopoznania. Jednak wyjście ze strefy komfortu może być naprawdę trudne i może wiązać się no, z niepewnością i takim emocjonalnym dyskomfortem. Dlatego jest to proces, który wymaga z jednej strony odwagi, ale też determinacji. I gdy przekraczamy tę strefę komfortu, pojawia się lęk. Dobrze widzieć, że są takim, wiecie, też nieodłącznym elementem zmiany, który przychodzi zawsze wtedy, gdy no, jakoś też boimy się odnieść porażki, gdy nie wiemy, co nas czeka po tej drugiej stronie. I tak naprawdę mądre zarządzanie lękiem pozwala no, trochę się z nim oswoić i go zracjonalizować, bo też wiele osób, próbując wyjść poza strefę komfortu i kiedy tylko pojawi się odrobina lęku, no zwiewają, no bo nie są w stanie wytrzymać poziomu lęku, gdzie na pewnym poziomie jest on tutaj normalny, czyli adekwatny do sytuacji. Jeśli jest go za dużo, no to pytanie, jak my to poznawczo przetwarzamy i skąd bierze się za dużo lęku, czy sposób postrzegania sytuacji jest też racjonalny, czy działają tu jakieś takie nasze mechanizmy obronne. I rzucenie się na zbyt głęboką wodę może spowodować, że wiecie, ilość takich negatywnych doznań z ciała zadziała jak taki bieg wsteczny i będzie wtedy potwierdzeniem no, na to, że strefa komfortu to jednak najprzytulniejsze, najmilusińskie miejsce w ogóle na Ziemi. I tak bardzo jak nie jestem fanem skakania na główkę, nie sprawdzając ile mamy głębokości pod taflą wody, tak też nie jestem fanem tkwienia w jednym miejscu, bo grozi to ogromną stagnacją i odczuciem pustki.
nie będę Wam mówić coachingowego hasła Sky is the limit i w ogóle itp., bo no nie, mam na niego taką lekką alergię, ale warto spoglądać nawet, co jest poza naszą strefą komfortu. Teraz spróbujmy trochę jednak odnieść się do pewnej teorii. Teorii trzech stref. Karl Rönke ją stworzył i wyróżnił trzy strefy. Mamy strefę komfortu, strefę elastyczności, strefę paniki. I strefa komfortu to jest strefa, której jeśli przebywasz w niej, no to jest Ci wygodnie. Z każdym dniem zaczynasz odczuwać też znudzenie i stagnację w tej strefie. Czujesz się bezpiecznie, no i wszystko Ci przychodzi łatwo, jednak no, brak wyzwań powoduje, że tracisz jakieś takie zaciekawienie światem. No i co dalej z tym się dzieje? Spada Twoja energia, pobudzenie do życia, no jakieś takie zainteresowanie światem. Dopada Cię w końcu taki brak no, żywotności, nie ma w Tobie takiego życia, a strefa komfortu jest Twoim więzieniem. I to, co przed chwilą mówiłam, stałe przebywanie w strefie komfortu może wywołać spadek energii, znudzenie, stagnację, doświadczenie z jednej strony wygody, stabilności i łatwości, ale z drugiej strony takiej pustki w życiu. Druga strefa to strefa elastyczności. Gdy postanawiasz się zbliżyć do krawędzi strefy komfortu, to wchodzisz właśnie w strefę elastyczności. I pojawia się z Twojej strony inicjatywa i pobudzasz w sobie jakąś no, ciekawość. I energia zaczyna tak naprawdę pobudzać w Tobie zainteresowanie, stajesz się chętny, zaczynasz jakoś działać, rozwijać się, robić coś nowego, co nie musi od razu oznaczać, że totalnie wywalasz życie do góry nogami. I wówczas tak naprawdę zaczynasz wchodzić w działanie. Stajesz się no, bardziej żywy i masz ochotę na jakieś wyzwania. I teraz wychodząc ze strefy komfortu w stronę strefy elastyczności, doświadczasz jakiegoś podekscytowania, zaciekawienia, jakiegoś takiego poczucia wewnętrznego ruchu, chęci podejmowania wyzwań, gotowości, by podjąć ryzyko, ekscytacji. No i ta strefa elastyczności jest taką bardzo wąską strefą dookoła strefy komfortu. Tam jeszcze nie ma, wiecie, takiej zero-jedynkowości skacza, nie sprawdzam ile jest. Tutaj możemy doświadczyć świata, sprawdzić, co tak naprawdę jest poza strefą komfortu i czy ja tego chcę, czy mi to będzie służyło, czy nie. Czasami jest tak, że wychodzisz poza strefę komfortu i okazuje się, że to, co tam jest, w ogóle Ci nie służy, że trzeba w ogóle w innym kierunku pójść. Dlatego spoglądanie, czyli znajdowanie się w strefie elastyczności jest ważne w procesie rozwijania się, samopoznawania i budowania jakiegoś poczucia tego świata, w którym jesteś. Trzecią strefą w tej teorii trzech stref jest strefa paniki. No i oczywiście tutaj zaczynają się drobne schodki. Kiedy starasz się wyjść jeszcze dalej poza strefę komfortu i przekraczasz strefę elastyczności, czyli robisz to za szybko, za mocno, za gwałtownie, no to co? No to doświadczasz trudnych emocji, które mogą Cię zalać. Podnosisz i podnosisz sobie poprzeczkę, więc tak naprawdę zaczyna się robić coraz gorzej. I zamiast poznawać lepiej świat, rozwijać się, doświadczać siebie, stajesz w miejscu, czujesz lęk, obawy, napięcie, frustrację. No i to jest to miejsce, w którym najprawdopodobniej wkroczyłeś w strefę paniki, gdzie jest ona dla Ciebie totalnie niebezpiecznym obszarem. I zamiast rozwijać się, zwalniasz, zatrzymujesz się i tak naprawdę charakteryzuje się ona takim totalnym zestresowaniem, permanentnym przemęczeniem, frustracją, niepokojem, poddenerwowaniem. No, prowadzi do zużycia Twoich zapasów energii i z czasem wypalenia. To, co jest ważne, nadmiar napięcia i stresu, który może tak naprawdę doprowadzić Cię, przebywając za długo w strefie paniki, do chorób. Co czujesz, wychodząc zbyt daleko poza swoją strefę komfortu i wchodząc w obszar paniki? To jest to, co mówiłam, niepokój, stres, przemęczenie, frustracja, złość, napięcie w ciele i umyśle, trudność w zrelaksowaniu się. Przestajesz widzieć i doceniać to, co masz. Takie, wiecie, zaślepienie, taki pęd w kierunku osiągania bez odczuwania satysfakcji i ogrom lęku. I to, co większość osób robi w tym miejscu, jak doświadczy takiego totalnego wypalenia bądź totalnego lęku, szybko zawija się do starej strefy komfortu i przypłaca to, nie wiem, zdrowiem fizycznym, na przykład rozwijającą się chorobą, depresją, przeróżnymi rzeczami. I przyglądając się tym wszystkim trzem strefom, możemy zobaczyć, jak duże znaczenie ma umiejętność balansowania
i sprawdzania w sobie, do jakiego momentu dla nas jest to ok, a w którym momencie na przykład ciało zaczyna nam dawać pierwsze sygnały, że zrobiliśmy o dwa kroki za daleko. Kiedy strefa komfortu przestaje nią być, nie jest też strefą elastyczności, ale wpadamy na pole minowe i zaraz urwie nam nóżki. Stąd ta uważność na sygnały z ciała, bo wszystkie odpowiedzi macie w swoim ciele. Wszystko pojawia się w takiej interaktywności z sytuacją w Twoim ciele. To jest świadomość własnego ciała, która pozwala Ci wiedzieć, kiedy poszedłeś o krok za daleko. Dopinając część teoretyczną, możesz zobaczyć, jak sporo możemy lawirować w ramach strefy komfortu i otaczających ją pierścieni. Przebywanie w każdym z nich niesie jakieś konsekwencje, ale też może wpływać na Twój rozwój. O ile słowo komfort w strefie komfortu może oznaczać coś super fajnego, o tyle może nas też wprowadzić w błąd. Dlaczego? Bo nie zawsze strefa komfortu musi oznaczać coś, co jest dla nas dobre. Tu wejdziemy w inną uliczkę, do której chciałam też mocno zawędrować. Możemy tkwić w toksycznej relacji, ale z niej, wiecie, nie wychodzić, ponieważ boimy się tego, co przyniesie nam samotność. Możemy latami nie zmieniać pracy, pomimo ciągłego stresu, nie wiem, agresywnego szefa, ponieważ wierzymy, że lepszego miejsca i tak nie znajdziemy. I tu przykładów można podawać naprawdę bez końca, ale wszelkie trwanie w takiej zastanej, znanej nam sytuacji, pomimo tego, że ogólnie nie służy ona jakości naszego życia, nazywać będziemy właśnie strefą komfortu. Dlaczego? Bo jest to stan, do jakiego przywykliśmy, który wiąże się z rutyną, a zmiana tego niesie gigantyczny lęk. I tutaj klasyką w gabinecie psychoterapii, no to właśnie są pacjenci z takim wypaleniem zawodowym, którzy w ogóle nie widzą perspektywy zmiany pracy, którzy notorycznie są w sytuacji mobbingowej z własnym szefem, ale oni naprawdę nie widzą światełka w tunelu w postaci mogę mieć lepszą pracę. Przyjęli tą sytuację, w której siedzą, jako możliwie najlepszą strefę komfortu, no bo mają co miesiąc pensję, mają urlop, a to, że on się drze i to, że jest mobbing i to, że jestem zestresowany, to no dobra, no tak jest. Ale ostatecznie kończą z wypaleniem, kończą z depresją, z zaburzeniami lękowymi, no i to jest cena do zapłacenia. Analogicznie strefą komfortu może nazywać na przykład kobieta w przemocowym związku swój związek, że tkwienie w tej relacji jest strefą komfortu, bo jest ona w stanie przewidzieć zachowania partnera, ma poczucie kontroli nad tym, no, kiedy się na nią wydrze, czy ona tak naprawdę dostanie, czy nie dostanie, czy będzie ta przemoc. Uczy się chodzić na paluszkach, ale myśl o zmianie tej sytuacji powoduje tak gigantyczny lęk, że ona stwierdza, że woli w tym zostać, no bo w zasadzie nie jest tak źle. I to, co ona nazywa strefą komfortu, wcale nią nie jest, bo to jest totalnie niebezpieczna sytuacja zagrażająca jej i zmiana jest w zasadzie praktycznie rzecz biorąc jedyną opcją, aby ona mogła doświadczać czegoś innego. I teraz zobacz, jak bardzo strefa komfortu może być różnie definiowana przez różne osoby, niekoniecznie zawsze nią będąc. Inną kwestią jest kawałek takiej narzuconej strefy komfortu. Jesteśmy wychowywani w konkretnych systemach rodzinnych, modelach, przekonaniach. Często no, wchłaniamy to, czym tak nasiąkamy jako dzieci, uznajemy za własne przekonania. I środowiska, w których wychowywaliśmy się, mówiły nam jako dzieciakom, co jest dobre, a co złe. Wówczas wchłaniamy no, te przekonania, które tworzą w późniejszym naszym dorosłym życiu obszary, w których my się tak naprawdę poruszamy i które uznajemy za strefę komfortu. Najczęściej niestety no, nie zastanawiamy się, czy to jest w ogóle w zgodzie z nami, czy nie. Sławetny przykład, który najczęściej spotykam w gabinecie, dorosłe kobiety, które nadal zachowują się w myśl, wiecie, bycia grzecznymi dziewczynkami. Boją się własnych pragnień, pożądań, bo wyjdą wówczas poza strefę komfortu grzecznej dziewczynki i nie wiedzą, co ich tam zastanie. I z jednej strony bycie grzeczną dziewczynką ich strasznie uwiera, bo ogranicza ich potrzeby, tłumi emocje, wkłada, wiecie, w zachowania, które wcale ich nie rozwijają, a wręcz przeciwnie, duszą.
ale wewnętrznie w głowie mają przekonanie, że ktoś pokiwa grożąco palcem, zostaną ocenione, no bo jak, no jest partnerką, matką i ta czapeczka, która nie została odpowiednio założona i nie umyła już okien i nie ugotowała obiadu i sobie nie dała rady i ma burdel na chacie, no to jest niegrzeczna, jest złą kobietą. No i strefa komfortu grzecznej dziewczynki gubi całe myślenie o sobie samej, dorosłej kobiety. Czy grzeczna dziewczynka, rola grzecznej dziewczynki, przykładnej matki, matki Polki, to strefa komfortu, w której kobiety się rozwijają? No absolutnie nie, bo tak naprawdę są gigantycznie sfrustrowane. Ostatecznie kipi im to po wszystkich garach, po wszystkich, że tak powiem, zaworkach. To kipi i syczy. W pewnym momencie w końcu to wykipi. Ważne jest, byśmy mieli pełną świadomość tego, czemu te zmiany mają służyć. Jeśli chcemy wychodzić poza strefę komfortu, odbyć taką podróż w głąb siebie, to potrzebujemy uważności na to, co mi każde zaglądnięcie poza strefę komfortu robi, nawet jeśli początkowo wzbudza lekką dozę lęku, to do jakich zmian może mnie doprowadzić. Wychodzenie ze strefy komfortu nie daje nam nigdy pełnej gwarancji sukcesu, jednak uwalnia nas przed lękiem, jaki możemy odczuwać myśląc o zmianach i dokonując wszelkich zmian w różnych obszarach życia, warto zastanowić się, czy to jest moja decyzja, czy też spełniam oczekiwania innych. Może być też odwrotnie, czy nie tkwię w jednym punkcie, dostosowując się do jakiejś społecznej wizji, społecznej roli. No i tutaj mówię o tym, myślę, roli matki Polki, takiej matki umęczonej. I czy jeśli w tym tkwię, to czy mi to służy? Tkwienie w strefie komfortu, nie zaglądanie dookoła, nie sprawdzanie, co nowego możemy doświadczyć, czego byśmy chcieli, jakie są nasze potrzeby, doprowadzi nas do stagnacji, doprowadzi do swoistego wypalenia, no i wtedy przeżyjemy ten kryzys. I albo coś z tym kryzysem zrobimy i jednak wysuniemy nawet mały opuszek palca poza ten obszar, który uznajemy za bezpieczny, i wtedy będziemy mogli jakoś dokonać samopoznania, rozwijania się, zmian, które mogą być dla nas bardzo dobre, które po chwili możemy uznać za bezpieczne. I cały ten proces jest trudny, ponieważ możemy naprawdę sabotować nasze decyzje w nieskończoność. Trzeba tylko pamiętać o tej jednej kwestii. Brak decyzji też jest decyzją. To nie oznacza, że jest to obszar bez ceny do zapłaty. Jeśli na przykład tkwisz w toksycznej relacji, nic z tym nie zrobisz, zapłacisz cenę. Brak decyzji jest tu zgodą na dalszą przemoc, agresję w przyszłości, no ze sporym prawdopodobieństwem tak naprawdę na depresję ostatecznie. Czasami nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, no i potrzebujemy wsparcia, za którym trzeba porządnie się rozglądnąć. Dlatego zastanawiając się w ogóle nad możliwością poszerzenia swojej strefy komfortu, wpierw spróbuj zrobić refleksję nad obecnym stanem. Bo to jest taki pierwszy krok w zrozumieniu swojej obecnej sytuacji. I taka ocena, czy jestem z tej sytuacji zadowolony, zadowolona? Czy te obszary życia jak praca, życie osobiste, zdrowie, relacje, czy ty tak naprawdę czujesz się spełniony? Czy masz satysfakcję z własnego życia? Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Drugim krokiem w poszerzaniu strefy komfortu jest określenie celów, no i marzeń. I poszerzenie strefy komfortu zwykle zaczyna się od jakiegoś wyznaczenia celu. Co chcesz osiągnąć? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Albo co chciałbyś, nie wiem, sprawdzić? Czy to jest na przykład, nie wiem, nauka nowego języka, podjęcie nowej pracy, nowy związek? Cel będzie Twoim motorem napędowym, który pomaga Ci wyjść poza dotychczasową strefę komfortu. Kolejny krok to rozpoznanie lęków i ograniczeń. Kiedy zaczynamy eksplorować obszary poza strefą komfortu, oczywiście, że przywitają nas lęki i ograniczenia. Wtedy zadaj sobie pytanie, czego się boję? Co mnie blokuje? Spróbuj racjonalnie na to spojrzeć, aby odzyskać swoje myślenie, aby nie dać się przytłoczyć lękom, które chwilami mają mało, wiecie, powiązań z rzeczywistością. Często jak pytam moich pacjentów, no ale co gdybyś spróbował zrobić jeden mały krok i sprawdzić, co jest poza Twoją strefą komfortu? Jak słyszę, że no tak, ale się boję, próbujemy wtedy siąść i racjonalnie ogarnąć ten lęk w postaci, no ale czego się boisz? A skąd wiesz na przykład, że tutaj będzie to zagrożeniem? A czy kiedykolwiek próbowałeś? Może sprawdźmy, jak to jest. Jeśli poczujesz za dużo lęku, po prostu się wycofasz. Prawda jest taka, że najczęściej my mamy
większe wyobrażenie lęku niż rzeczywistości doświadczamy w tych sytuacjach. Następnym krokiem w poszerzeniu strefy komfortu jest stopniowe wprowadzenie zmian. Nie trzeba skakać na głęboką wodę. Nie musisz mieć celów rozwalających sufit. Poszerzenie strefy komfortu może być bardzo stopniowe. Małe kroki są, ja osobiście uważam, ważniejsze, lepsze dla Ciebie niż wielkie skoki. Zacznij od drobnych działań, które będą stanowiły dla Ciebie wyzwanie, nie będą przerażające, nie będą blokować Cię gigantycznym lękiem, a będą dawać Ci realną ocenę rzeczywistości. Regularnie rób checkpointy swoich postępów. Czy czujesz się z tymi drobnymi krokami lepiej? Każda, nawet najdrobniejsza zmiana to jest taki checkpoint. Możesz sprawdzić, zobaczyć, zastanowić się, jak te działania, które podjąłeś, ten malutki kroczek, co Ci robi. I podczas eksploracji tak naprawdę tych nowych obszarów życia rozwijamy wiele umiejętności, w tym radzenie sobie z niepewnością, zarządzanie stresem, budowaniem pewności siebie. To jest coś, co budujesz z każdym drobnym krokiem. Pamiętaj, że poszerzanie strefy komfortu, w ogóle zaglądanie za tą strefę komfortu, to jest proces, który towarzyszy Ci tak naprawdę całe życie, bo nikt z nas od razu nie rodził się z tą wiedzą, którą mamy w dorosłym życiu, bo pierwsze kroki były obarczone lękiem, bo eksplorowanie świata przez małe dziecko to jest ciągłe poszerzenie strefy komfortu. I jako małe dzieci teoretycznie mamy za sobą mamę albo tatę, którzy nas chronią i nas wspierają, o tyle jako dorośli ludzie musimy sami dla siebie stać się wsparciem, sami sobie pozwolić na eksplorowanie świata. I wyjście poza strefę komfortu ma sens wówczas, gdy przyczynia się do Twojego rozwoju. Pamiętaj, że wychodząc ze strefy komfortu możesz zdobyć nowe umiejętności, poznać nowych ludzi, sprawdzić, co lubisz, jakie są Twoje potrzeby. I każdy z nas ma własną strefę komfortu. One nie są uniwersalne, nie są zależne od metod wychowawczych, ale wszystko małymi krokami. Nie musisz rzucać się na głęboką wodę. Zastanów się nad tym, jak najmniejsza zmiana sprawi, że opuścisz strefę komfortu. Pamiętaj, że na początku może być naprawdę trudno. My wszyscy odczuwamy lęk, a nawet, no nieraz też złość. Mamy prawo do wszystkich emocji. Jeśli czujesz, że sobie z nimi nie radzisz, daj sobie czas. Być może potrzebujesz go nieco więcej, aby jakkolwiek poszerzyć swoją strefę komfortu. Zobacz jednak, co czujesz, próbując czegoś nowego. Zawijając pomału do brzegu, mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Ci na spojrzenie z innej perspektywy na strefę komfortu. To nie zawsze jest to, co jest dla nas najlepsze. To nie zawsze jest to, gdzie czujemy się najlepiej. Poszerzanie, zaglądanie poza strefę komfortu rozwija Ciebie. Daje Ci większą możliwość poznania siebie. Nie musisz rozwalać sufitu. Zrób tak, aby czuć się szczęśliwym. Zrób tak, aby to było w zgodzie z Tobą. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i zapraszam za miesiąc na nowy odcinek.